A my zapraszamy do studia panią adwokatkę Kamilę Ferenc, którą możecie pamiętać ze sprawy pani Joanny z Krakowa. Pani Kamila reprezentuje panią Joannę, ale dzisiaj będziemy mówić o sprawach związanych też pośrednio z tamtym przypadkiem, nawet całkiem bezpośrednio, ale o sprawach ogólniejszych. Będziemy mówić o zakazie aborcji i o piekle kobiet, które ten zakaz w Polsce wywołał. Sprawa pani Joanny była elementem niestety tego właśnie piekła kobiet, które mamy. Dzień dobry. Dzień dobry. No właściwie już dobry wieczór. Bardzo dziękuję, że przyjęła pani zaproszenie. Mamy w Polsce sytuację straszną. Kobiety umierają za sprawą ultrakatolickiego prawa, które nam wprowadzono. I stąd moje pierwsze pytanie. Gdy tylko powstanie nowy Sejm i nowy rząd, to co nowy Sejm i nowy rząd powinny natychmiast zrobić, żeby powstrzymać ten najgorszy aspekt piekła kobiet, to co mamy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego? Co nowy rząd i nowy Sejm powinny natychmiast zrobić, żeby lekarze znów zaczęli ratować życie ciężarnych pacjentek, dokonując aborcji, kiedy jest to konieczne? Tak, to jest bardzo ważne pytanie, ale odpowiedź na nie nie jest taka oczywista, bo tak naprawdę życie tych kobiet mogło być uratowane i powinno być dziś ratowane już na podstawie tego prawa, które mamy. Ale ponieważ przez ponad 30 lat ta ustawa była skrajnie restrykcyjna i nadal jest jeszcze bardziej restrykcyjna niż w 1993, kiedy ją uchwalono, ponieważ utrwalił się taki model stygmatyzacji aborcji, uważania jej za temat kontrowersyjny, cały czas mamy przepisy karne w kodeksie karnym, czyli tak zwaną kryminalizację aborcji, odpowiedzialność karną za przekroczenie tych wąskich granic na aborcję ustawową, no to problemem jest raczej atmosfera wokół tego prawa. Atmosferę można rozładować na dwa sposoby. Po pierwsze, sygnałem z góry, tak jak ryba psuje się od głowy, tak samo sygnał ze strony rządu, polityków, koalicji rządzącej, prokuratora generalnego, że oto nie ma już, koniec z antyaborcyjną obsesją. Nie należy i nie trzeba i nie wolno wręcz tej aborcji ścigać, bo aborcja jest doświadczeniem życiowym, prywatnym, dotyczącym zdrowia. Ale druga sprawa to prawo, które kształtuje świadomość. I tutaj należałoby zmienić to prawo. Po pierwsze, zliberalizować ustawę o planowaniu rodziny, dopuszczalności przerywania ciąży i ochronie płodu ludzkiego. Taki jest pełny tytuł ustawy aborcyjnej, czy wręcz antyaborcyjnej polskiej. No i tutaj modeli możemy sobie wyobrazić wiele. Może być to model, w którym w ogóle zniesiemy bariery czasowe i tak zwane przesłanki, tak? Sytuacje, w których dopuszczamy te aborcje i mówimy, oto te aborcje można w publicznej placówce w Polsce wykonać i NFZ za nią zapłaci, bo na tym polega właśnie regulacja aborcji w Polsce. Natomiast takim modelem, który jest najczęściej wymieniany, to jest uwolnienie tej aborcji do 12 tygodnia ciąży, do którego to tygodnia pacjentka nie musi się tłumaczyć, dlaczego na tę ciążę chce przerwać, po prostu przychodzi do placówki medycznej i albo tam zostaje jako pacjentka szpitalna, albo pobiera leki, które służą właśnie przerwaniu ciąży. No i tutaj jest oczywiście potrzebny szereg jakichś takich przepisów obudowujących to, ale to jest podstawowa zmiana, czyli już się pacjent, po pierwsze aborcja nie jest tak restrykcyjnie, w sposób jeden z najbardziej restrykcyjnych w Europie regulowana, ale też pacjentka nie musi błagać, tłumaczyć się, nie jest w pozycji petentki. To jest jeden element ale zmiany. Ja tutaj przerwę, bo to jest pytanie, na ile to jest możliwe taka zmiana prawa. Po pierwsze mamy wśród potencjalnych koalicjantów nowej koalicji rządzącej mamy partię Trzecia Droga, która twierdzi, że ona chce to zrobić w drodze referendum. Po drugie mamy Trybunał Konstytucyjny, który zawyrokował, że aborcja jest właściwie niedopuszczalna poza zagrożeniem życia kobiety. I mamy prezydenta, który jest katolikiem, ultrakatolikiem, pisowcem, czyli ultraprawicowcem i który nam tutaj będzie wszelkie takie zmiany wetował. Więc zanim przejdziemy do kwestii referendum, bo to jest odrębny temat jeszcze, dodatkowa tutaj przeszkoda, to pierwsze pytanie, czy jest jakiś sposób na to, żeby takie prawo wprowadzić mimo sytuacji, jaką mamy w Trybunale Konstytucyjnym? I to pytanie składa się z dwóch pytań. Po pierwsze, czy można tu obejść jakoś weto prezydenta? Po drugie, czy można coś zrobić z Trybunałem Konstytucyjnym? Czy można na przykład zrobić taki manewr, że nowa większość parlamentarna zawiesza działalność Trybunału Konstytucyjnego, zepsutego przez PiS? Na przykład Tusk mówi, dobra, to Trybunał Konstytucyjny nie działa i niech prawnicy myślą nawet miesiącami, jak go znowu naprawić, a my tymczasem bez Trybunału Konstytucyjnego, bo on jest zawieszony i nie może nam przeszkadzać, uchwalamy ustawę dającą prawo do aborcji. Czy możliwe są takie manewry? Trzeba powiedzieć jasno, nie ma przeszkód prawnych, żeby taką ustawę, czyli tą liberalizującą, powiedzmy do 12 tygodnia na przykład, przyjąć, aczkolwiek muszę jeszcze dopowiedzieć, że oprócz tej liberalizacji, czyli powiedzenia w jakich sytuacjach, rozszerzenia sytuacji, w których NFZ płaci za aborcję, potrzebna jest dekryminalizacja, czyli całkowite wykreślenie aborcji z kodeksu karnego. I przyjęcie takiej składającej się z dwóch członów ustawy nie stoi nic prawnego na przeszkodzie. Są to przeszkody polityczne. Ja rozumiem, ale zarówno jedno, jak i drugie będzie nam blokować Trybunał Przyłębskiej i prezydent Duda. Zarówno liberalizację, jak i dekryminalizację, czyli wykreślenie aborcji, wykreślenie kar za aborcję z kodeksu karnego. To znaczy tak, dotychczasowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie stoi na przeszkodzie przyjmowania nowych ustaw idących wbrew duchowi tego wyroku, bo Trybunał bada zawsze ustawy po ich uchwaleniu. Przepraszam, że natomiast... No właśnie, tę ustawę, jeżeli uchwalimy, że wolno dokonywać aborcji, albo jeżeli Sejm przegłosuje, że no niby aborcja jest ciągle przestępstwem, ale nie karzemy za nią, to każda taka ustawa zostanie zgłoszona do Trybunału Konstytucyjnego przez jakiegoś pisowca lub konfederatę. Tak, i wtedy, kiedy zostanie wydany wyrok, trzeba będzie zbadać procedurę wydania tego wyroku. W ogóle trzeba będzie zbadać, czy sam Trybunał, ten skład orzekający, jest sądem niezależnym, niezawisłym, sądem w rozumieniu ustawy, w rozumieniu orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a ETPC, tenże Trybunał już zdarzało mu się stwierdzać, że określony skład Trybunału Konstytucyjnego nie spełnia wymogów bycia właśnie uznanym za sąd, więc jego wyrok nie jest wyrokiem i to samo może się przydarzyć wobec obecnego Trybunału Konstytucyjnego, czyli możemy stwierdzić, że jest wyrok nieistniejący. To jest bardzo ciekawe, co pani mówi, tylko to musiałby zrobić Europejski Trybunał Praw Człowieka, musiałby uchylić takie ewentualne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Nie, Trybunał Praw Człowieka nie uchyla, tylko stwierdza, że doszło do naruszenia prawa obywatela polskiego do sądu. Ale efekt byłby podobny do uchylenia. Ten wyrok przestałby obowiązywać. Nie, to tak nie wygląda. Właśnie to jest bardzo skomplikowane. To nie jest tak, że ten wyrok przestaje obowiązywać. On nigdy nie obowiązywał, nigdy nie był wyrokiem. Tak? Natomiast pewne szkody mógł poczynić, w związku z tym trzeba odwrócić te szkody. To, co może się wydarzyć na gruncie polskiej praktyki, to niewykonywanie tego wyroku, nieuznawanie go za wyrok, nieuznawanie go za istniejące orzeczenie sądu, nieuznawanie w ogóle Trybunału jako sądu, tak w rozumieniu ustawy i konstytucji, natomiast nie można tego zrobić, jakby inaczej, mogłoby się to zadzieć wyłącznie w drodze pewnego konsensusu prawnego, politycznego, społecznego. Nie jest możliwe wydanie uchwały, zarządzenia, ordynacji przez premiera czy przez jakikolwiek inny organ państwowy, który unieważniałby czy wyrok, czy sam sąd lub trybunał, bo mielibyśmy do czynienia z niebezpiecznym i nielegalnym precedensem. Nie może władza wykonawcza mówić, co jest sądem lub nie. Możemy natomiast odwoływać się do kryteriów, które nakłada Europejski Trybunał Praw Człowieka w konkretnych sprawach, przenieść je na grunt polski i powiedzieć: znowu mamy do czynienia z niewyrokiem i niesądem, w związku z tym na poziomie wykonawczym urzędy, prokuratury, szpitale nie uznają jego skutków. Po prostu pracują tak, jakby nie doszło do jego wydania. Czyli możliwa jest taka sytuacja: nowa większość parlamentarna przegłosowuje liberalizację albo dekryminalizację i Trybunał Konstytucyjny próbuje to zablokować, wydaje jakieś tam pseudo-orzeczenie, Trybunał Przyłębskiej, a wtedy ministra zdrowia Joanna Scheuring-Wielgus i minister sprawiedliwości Borys Budka mówią: to jest nie orzeczenie, nie trybunału, nie obowiązuje i my zobowiązujemy podległych nam prokuratorów i lekarzy, żeby nie stosowali się do tego nielegalnego nieorzeczenia. Tak to sobie wyobrażam, tak. Przy czym no, ten rodzaj zobowiązania, no on, trzeba ostrożnie tak, do niego podchodzić. Może nie chcę wdawać się tutaj w bardzo szczegółowe kwestie prawne, bo też nie chcę, żeby doszło do niebezpiecznej sytuacji, w której minister wydaje zarządzenie lub rozporządzenie, w którym stwierdza, że on unieważnia jakiś wyrok. Nie, ten wyrok jest unieważniony albo jest nieważny od początku, nie z mocy decyzji ministra, tylko automatycznie z samego prawa. Natomiast wyobrażam sobie, że minister może wyciągać konsekwencje ze strony urzędników w związku z tym, że wykonują nieistniejący wyrok, czyli no właśnie, działanie zgodnie z prawem. Że ministra Scheuring-Wielgus i minister Budka nie dekretują nic, że ten sąd nie jest sądem, czy coś takiego, że trybunał nie jest sądem, tylko stwierdzają fakt, tak, że pseudotrybunał wydał pseudowyrok, który nie obowiązuje. To jest jakaś droga. Bardzo dziękuję, że tutaj pani nam to nakreśliła, bo się wreszcie pojawia jakieś światełko w ciemności, jakaś droga, aczkolwiek raczej tutaj byśmy nie czekali na jakieś nowe orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, bo to by trwało latami, tylko raczej oni powinni, ministrowie na samym początku powinni już wyciągnąć wnioski z dotychczasowych orzeczeń, z których wynika, że Trybunał Przyłębskiej nie do końca jest trybunałem albo zupełnie nie jest trybunałem, zupełnie nie jest sądem. I teraz tutaj na scenę wchodzą w braterskim uścisku panowie Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz i wołają: referendum aborcyjne, referendum, niech naród zdecyduje. No i ich zwolennicy przyklaskują i mówią: tak, bo referendum to jest jedyny sposób, żeby ominąć weto prezydenta i przeszkody stawiane przez Trybunał Konstytucyjny. Jak widzimy, jak właśnie pani już nakreśliła, to nie jest jedyna droga. Właśnie pani tutaj nam przedstawiła inną drogę. A ja mam takie pytanie: skąd w ogóle wzięła się ta opowieść, że referendum jest jakimś sposobem na przełamanie weta prezydenta czy ominięcie Trybunału Konstytucyjnego? Bo ja to słyszę od różnych ludzi, ale jeśli, ja nie jestem prawnikiem, ale jeśli ja rozumiem jakoś prawo, to ja widzę, że prezydent może zawetować każdą ustawę, oprócz ustawy budżetowej i oprócz ustawy zmieniającej konstytucję. I tu chyba nie ma znaczenia, czy ta ustawa powstała na przykład w wyniku referendum i jest odpowiedzią na wynik referendum, czy nie, bo ścieżka, przypomnijmy, referendum samo w sobie nic nie stanowi prawa. Jeżeli nawet ludzie zagłosują za prawem do aborcji, zagłosuje większość Polaków biorących udział w referendum, Polek i Polaków, to potem Sejm musi w określonym czasie, to jest chyba 60 dni, uchwalić stosowną ustawę odpowiadającą na wolę ludu wyrażoną w referendum. Ale chyba, jeśli dobrze rozumiem, i taką ustawę prezydent może zawetować. Dokładnie tak. Prezydent może zawetować każdą ustawę, nawet która jest wynikiem przeprowadzonego referendum i wyników tego referendum. Bardzo polecam lekturę artykułów m.in. profesora Piotra Uziębło, który opisuje, jak bardzo lakoniczna jest ustawowa regulacja w ogóle tego, jak się przeprowadza referendum ogólnokrajowe i jakie są jego skutki. No bo właśnie ta ustawa nie precyzuje, konstytucja też nie, bo konstytucja odsyła do ustawy, co ma się stać potem z tym wynikiem referendum. Wynik referendum zobowiązuje do podjęcia kroków mających na celu realizację tego zdania, jakie społeczeństwo wyraziło w referendum. Natomiast nie, jest też termin, natomiast nie ma odpowiedzi na szereg pytań technicznych, tak? Czyli który organ państwowy powinien się tego podjąć? Czy posłowie mają prawo wprowadzać jakieś poprawki i modyfikować ten rodzaj, kiedy już mają dokładny tekst ustawy, projektu ustawy, modyfikować tę wolę ludu? No i nie jest też wyłączona możliwość zawetowania takiej ustawy przez prezydenta. Jedyna odpowiedzialność, jaką wyobrażam sobie, że taki prezydent mógłby ponieść, to nie jest odpowiedzialność prawna, że on nie wolno mu tego zrobić, tylko to jest odpowiedzialność polityczna, że on po prostu nie słucha społeczeństwa, które wyraziło swoją wolę w referendum i po to, żeby wysłuchać tej woli społeczeństwa, po to to referendum zarządzono i zorganizowano, więc jego poparcie, tak, jego oceny społeczne w oczach opinii publicznej mogłyby spaść, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby on taką ustawę zawetował, natomiast Sejm większością 3/5 głosów może takie weto prezydenckie przełamać. No właśnie, i tu jest problem, bo co byśmy sobie z Trybunałem Konstytucyjnym, to nam pani tutaj pokazała, jak sobie poradzić, ale co zrobić z prezydentem? Co zrobić z prezydentem, kiedy on nam zawetuje ustawę liberalizującą aborcję lub znoszącą kary za aborcję? Kiedy on nam zawetuje taką ustawę i no tutaj, tutaj musimy zebrać właśnie tę większość 3/5, a jej raczej nie zbierzemy. No grozi nam, że takiej większości nie zbierzemy, bo mamy ultraprawicowców, mamy za dużo ultraprawicowców w Sejmie, mamy PiS, mamy Konfederację. I czy tu jest jakaś ścieżka, żeby sobie poradzić z tym prezydenckim wetem? Czy jest jakiś sposób na to, żeby na przykład prezydenta zdjąć z urzędu? No wiemy, że wygrał wybory w 2020 roku w sposób nieuczciwy. Pytam, no bo jakby nie mam złudzeń co do tego, że Andrzej Duda ma, że tak powiem, głęboko w dudzie polskie społeczeństwo, polski naród, polski lud i jego wolę, będzie się kierować raczej swoją ideologią i wytycznymi swojej partii. No więc co my z nim możemy zrobić? No oczywiście można sobie wyobrazić postawienie go przed Trybunałem Stanu, natomiast no to jest już zagadnienie uniwersalne, też oderwane od tematu prawa aborcyjnego. Natomiast jeżeli wyobrażamy sobie taki konwencjonalny tryb legislacyjny, no to oprócz sejmowego przełamania tą kwalifikowaną większością głosów weta prezydenckiego, no nic z tym nie można zrobić. Takie są reguły demokracji. Pojawiają się pomysły, że kwestie aborcyjne czy okołoaborcyjne należy uregulować na poziomie rozporządzenia, czyli przepisów wykonawczych wydawanych przez ministrów. No i tutaj jest to możliwe, ale tylko do pewnego stopnia. Kwestii zarezerwowanych dla ustawy nie wolno regulować w rozporządzeniu, więc rozporządzenie owszem może się zająć programem badań prenatalnych, który jest załącznikiem do rozporządzenia ministra zdrowia. Można wyobrazić sobie zmianę wielu takich technicznych kwestii, które w tych rozporządzeniach są. Natomiast tam, gdzie jest podstawa prawna do finansowania aborcji przez NFZ, musi to być drogą ustawy. Natomiast chcę przypomnieć, że dzisiejszy kształt ustawy, który pozwala na przerwanie ciąży ze względu na zagrożenie dla zdrowia, obejmuje zdrowie i fizyczne, i psychiczne. To psychiczne, zagrożenie dla zdrowia psychicznego często jest konsekwencją tego, że pacjentka dowiedziała się na przykład o ciężkich, nieodwracalnych wadach płodu. Więc tak naprawdę te podstawowe kategorie sytuacji, które przez ostatnie kilkanaście, kilkadziesiąt lat, przynajmniej w teorii, miałyśmy zagwarantowane tu w Polsce, je dzisiaj wciąż można realizować, tylko potrzebna jest wola i edukacja lekarzy i całego tego systemu i funkcjonariuszy publicznych. Natomiast jeżeli chcemy więcej, a oczywiście, że chcemy więcej i to się obywatelkom i mieszkankom Polski należy, no to tutaj niezbędna jest zmiana ustawy, czyli dekryminalizacja aborcji, ale też jej liberalizacja. Tak, ja się zgadzam, że te dekryminalizacja i liberalizacja są niezbędne, ale się też zastanawiam, czy na tym etapie, kiedy jeszcze tyle przeszkód, Trybunał Konstytucyjny, prezydent i tak dalej, czy jednak nie można by jednej sprawy załatwić rozporządzeniem? Czy ministra Scheuring-Wielgus razem z ministrem Budką na przykład nie mogliby uznać, że zdrowie psychiczne kobiety, która nie ma środków do życia, a dowiaduje się, że jest w ciąży, czy jej zdrowie z tego powodu nie jest zagrożone? Przecież to jest ogromny stres, jeśli ona nie ma z czego żyć, a dowiaduje się, że jeszcze będzie musiała dziecko wykarmić. Czy nie można tego uznać za przesłankę zdrowotną, zezwalającą na dopuszczenie aborcji? Już dzisiaj można uznać, że jest to zagrożenie dla zdrowia. To, co można zrobić, to drogą rozporządzenia zmienić wymogi udowadniania tego, że zdrowie pacjentki jest zagrożone. Dzisiaj to rozporządzenie wskazuje, że musi to być zaświadczenie od lekarza specjalisty z danej dziedziny medycyny. Można zmienić treść tego rozporządzenia. Uchylić go całkiem nie można, bo jego konieczność jego wydania wynika z ustawy, ale można złagodzić te wymogi. Tak, można na przykład stwierdzić, że tylko nie jestem teraz 100% pewna, bo być może ustawa precyzuje właśnie kwalifikacje lekarzy, że jakby jednak ci lekarze muszą brać w tym udział. Ale wyobrażam sobie, że na przykład to rozporządzenie mogłoby opierać się na systemie oświadczeń ze strony pacjentki, tak? Albo może nie musi to być lekarz specjalista, tylko lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Natomiast ale może dzisiaj... być to też psycholog na przykład, który napisze: pacjentka jest w wielkim stresie, w biedzie, będzie w jeszcze większej biedzie, jeśli będzie musiała wykarmić dziecko, to na pewno się odbije negatywnie na jej zdrowiu, a jeśli sama spróbuje na przykład wywołać sztuczne poronienie, no to pod wpływem tego stresu to też jest potężne zagrożenie także dla jej zdrowia fizycznego, dlatego ja, psycholog, tutaj rekomenduję aborcję. Tak, można to sobie wyobrazić, natomiast tak jak mówię, jeszcze muszę na szybko sprawdzić, bo może być tak, że ustawa już nam wprowadza konieczność udziału lekarskiego. A psycholog nie jest lekarzem, jak rozumiem w rozumieniu. No niestety, ustawa mówi, że minister zdrowia i opieki społecznej lub jakiś inny, obecnie minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej określi w drodze rozporządzenia kwalifikacje zawodowe lekarzy uprawniające do dokonania przerwania ciąży oraz kwalifikacje lekarzy, o których mowa w ustępie 5, czyli lekarzy, którzy stwierdzają wystąpienie zagrożenia dla zdrowia. Więc niestety to ciągle muszą być lekarze, psycholog nie jest lekarzem. A psychiatra? Natomiast psychiatra jest i dzisiaj jest taki właśnie wymóg, ale można sobie wyobrazić, że zdejmujemy, tak, czyli poluzowujemy te wymogi, że nie musi być to lekarz specjalista, tylko na przykład właśnie taki lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz ginekolog prowadzący ciążę. Wyobrażam sobie, że tak, można też wydać wytyczne przypominające, że zagrożenie zdrowia może polegać też na tym, czy może mieć swoje źródło pogorszenie zdrowia psychicznego, w tym, że właśnie osoba w ciąży nie jest gotowa na kontynuację tej ciąży, jest w trudnej sytuacji emocjonalnej, życiowej czy jakiejkolwiek. Natomiast wtedy to nie jest tworzenie nowego prawa, tylko to jest przypominanie o treści dzisiejszego prawa, które nie jest stosowane albo które jest zawężająco rozumiane ze względu na tę atmosferę panującą wokół aborcji. A my tutaj poszerzamy rozumienie tego prawa. Poszerzamy, więc to, co się da zrobić, bardzo wiele rzeczy da się zrobić edukacją, tak? I takim przypomnieniem, jaki jest prawdziwy standard opieki nad ciężarną i pozwalaniem jej, chociaż to brzmi bardzo paternalistycznie, ale tym umożliwianiem jej zadecydowania o losach swojej ciąży. Natomiast pewne kwestie niestety wymagają zmiany przepisów ustawowych. Natomiast wyobrażam sobie jeszcze taki rodzaj rozporządzenia, który wprowadza jakiś program zdrowotny polegający na przykład na być może finansowaniu albo wydawaniu środków, które mają działanie poronne, tak? Czyli ktoś się zgłasza do przychodni, poradni, jakiejś placówki medycznej, szpitala i pobiera taki środek poronny. Oczywiście trzeba to poddać głębszemu namysłowi, bo może jednak jakiś sąd dojść, jeżeli ktoś to zaskarży, dojść do wniosku, że to jest sprzeczne, tak, z ustawą o planowaniu rodziny z 1993 roku, ale tak, to jest ten rodzaj myślenia, za którym trzeba podążać, ale bo dzisiaj problemem nie jest to, że kobieta jest karana za własną aborcję, problemem jest to, że ona musi to zrobić na własną rękę, za własne pieniądze i przede wszystkim szukać tych leków za granicą. O, kolejna sprawa, która jest pilna do rozwiązania, to jest wpisanie wprowadzenie do obrotu środków poronnych, które dzisiaj trzeba ściągać z zagranicy, które trzeba kupować za granicą, bo dzisiaj w Polsce tylko jedna z substancji służących wywoływaniu aborcji, poronienia jest dopuszczona do obrotu, druga jest całkowicie zakazana i w ogóle nie występuje fizycznie na rynku polskim tak długo, jak nie jest sprowadzona z zagranicy. No ale nawet w tym kształcie prawa, jaki teraz mamy i nawet bez dodatkowych rozporządzeń ministerialnych, to nawet teraz wystarczyłoby mieć zaświadczenie od psychiatry, że ciąża może źle wpłynąć na psychikę kobiety, żeby lekarz miał obowiązek dokonać aborcji. Dokładnie tak i takie aborcje się odbywają. Dzisiaj opublikowałyśmy jako Fundacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA raport, że w ciągu 3 lat od wydania tego pseudowyroku w 2020 roku do dzisiaj takich aborcji odbyło się około 2600. Tak? To znaczy my monitorowałyśmy przypadki, w których kobiety się zgłaszały, my je informowałyśmy, że jeżeli odbędą taką konsultację z psychiatrą i wykażą, że ich zdrowie psychiczne ulega pogorszeniu, bo są właśnie w takiej niechcianej ciąży, najczęściej embriopatologicznej, to potem udawało nam się egzekwować w polskim szpitalu taką aborcję. I takie aborcje się odbywały i wciąż się odbywają. Oczywiście mniejszości są ośrodki, które taką aborcję wykonują i mają odwagę to prawo wykonać, bo nie robią nic przełomowego, tak naprawdę wykonują te przepisy w ich właściwym kształcie, we właściwy sposób, ale ciągle lekarze się boją je wykonywać. Natomiast część ośrodków to robi to z powodzeniem, ratuje w ten sposób zdrowie, a nawet życie tych kobiet, tych pacjentek i to się dzieje i potwierdzenie tego stanu rzeczy jest też oficjalne i urzędowe ze strony Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Obywatelskich i Ministerstwa Zdrowia. Sam minister zdrowia Niedzielski powiedział tak, zagrożenie dla zdrowia psychicznego pacjentki w ciąży jest autonomiczną, niezależną, samodzielną przesłanką do przerwania tej ciąży, tyle że trzeba spełnić te warunki, czyli mieć zaświadczenie od lekarza psychiatry. Bardzo ogromnie dziękuję za tę rozmowę i za to wszystko, co pani robi i co robi organizacja FEDERA. Lekarzom, psychiatrom trzeba powiedzieć odwagi, a nowym ministrom i posłom do roboty. Natychmiast zróbcie wszystko, żeby zanim jeszcze zacznie się zmiana ustawy i walka z prezydentem i z Trybunałem Konstytucyjnym pani Przyłębskiej, zanim jeszcze to się zacznie, zróbcie takie rozporządzenia, żeby jak najłatwiej kobiety potrzebujące aborcji mogły jej w Polsce dokonać. Ogromnie dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję.